Dobra, znaleźliśmy taki miniaturowy ekspresik do kawy na jeden kubek kawy czy herbaty. Nie wiem, czy będzie działał. Trzeba będzie sprawdzić. Ja już sobie do prądu podłączyłem. A tu mam taką małą filiżankę. No, chyba tu będzie pasować. No. Prawie idealna. Taka sobie. Wypada z tego, więc jest jeszcze jedna, więc może ta. O, też wypada z tego. Ktoś rozbił oryginalną, bo nie ma. Czy to się da wyjąć? Nie wiem, chyba nie. Z czego by tu było można włożyć? Porcelanę od Kima. Porcelanę od Kima. No i to tutaj wejdzie. Dobra, to ma gdzieś przełącznik tutaj. O, chyba działa. Działa. Kapu, kapu. Można sobie zrobić miniaturową kawę espresso albo herbatę, bo widzę, że działa. To działa. Tylko jest brudne. Pasuje tu tylko kubek ten, znaczy filiżanka z tego starego zestawu od Kima. Bo tak ogólnie to jest małe, nie? Ale chlupie, wyplukuję. Może faktycznie tam to powinno być. To powinno być chyba zamknięte. Trzeba ci to chyba na jakąś trytytkę zamknąć, wiesz? Bo to za bardzo wyrzuca, wypluwa tą wodę, nie? To tutaj, nie, tak. To powinno być bardziej zamknięte. O, teraz się zamknął. No. Może to jest jakiś mechanizm. Może. Tam jest jakaś blaszka w tym, może. To ma jakieś znaczenie. Ekspresik przelewowy, nie? Tak sika na boki też tym. No. Troszeczkę. Niezły. Fajny mini. Turystyczny. Turystyczny. Można go z przetwornicy zasilać samochodowej. No, on ma 300, ile tam, 50 watów ciągnie? No i zrobił. Z tyłu ma wyłącznik. No, i git działa. Dobra, to co? Koniec filmu.